Witam na kolejnej wycieczce. Jedziemy dzisiaj przy pięknej pogodzie do najpierw Buchałowa, potem Drzonowa, Leśniowa, Nietkowa, potem będziemy nad Odrą i wrócimy przez Czerwieńsk. Całość gdzieś około 50 km. Mamy godzinę gdzieś w granicach 11. Nie zanosi się na deszcz, także trasa powinna być wspaniała. A zatem let's go! Przez którą żeśmy przejeżdżali z racji wieży Bismarka wycieczki. My teraz jedziemy w drugim kierunku do miejscowości Buchałów. Najpierw przejedziemy przez Słone, a jeszcze wcześniej przejedziemy przez autostradę. Właśnie to jest obwodnica. Widzę, że zawsze jakieś niespodzianki. Tu zrobili taki kawałek asfaltu, a była droga raczej nieciekawa. Tutaj po lewej stronie, tam gdzie taka biała tablica, to jest Centrum Ogrodnicze Wilkanowo. Piękne roślinki, ja tam kiedyś wewnątrz filmowałem. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze powtórzę. A my w tej chwili się już pomalutku zbliżamy do obwodnicy, którą musimy przekroczyć. O, tu chodniczek taki zrobili. No bo tutaj chyba będzie taka zajezdnia jakby autobusowa, zatoczka. Już tutaj widać obwodnicę, kierunek na Zieloną Górę, na Żary, a prosto jedziemy na Buchałów.
tych samochodów. Tutaj jest. No, minęliśmy już obwodnicę. Będziemy się zbliżać teraz do Słonego. Też taka kolejna mała wioska po drodze. Mijam zawsze tą wioskę, jak jadę do Radomia. Tutaj w Słonym jest szkoła podstawowa, jest sklep, tartak się znajduje. Tutaj było zamieszkane, ten budynek po lewej stronie. Była tam jakaś... A nie, to przepraszam, mi się pomyliło. To tu jest taki domek ze stadniną, gdzie hodują koniki. Żółty budynek po prawej stronie to jest sklep, a tu na prawo się jedzie tam do Radomi. No, tego nie czujecie, ale ja czuję to świeże powietrze, takie wiejskie.
Następne ujęcia zrobimy przed Buchałowem, ponieważ tutaj raczej takie obszary nie są otwarte. W lesie